W skontrolowanych gminach uzdrowiskowych niewłaściwie oceniano proces spełniania wymagań dotyczących jakości powietrza. Na etapie potwierdzania statusu uzdrowisk bagatelizowano problem zanieczyszczonego powietrza, co mogło mieć negatywny wpływ na zdrowie kuracjuszy, zwłaszcza tych o podwyższonym ryzyku zachorowalności, m.in. osób z chorobami układu oddechowego lub krążenia seniorów czy dzieci. Analiza dokumentacji dla wybranych 12 uzdrowisk wykazała, że żadne z nich nie spełniało wymagań dotyczących jakości powietrza. Mimo to w każdym przypadku potwierdzono status uzdrowiska bez żadnych zastrzeżeń. Warto dodać, że w badanym okresie w skontrolowanych gminach nie podjęto wystarczających działań naprawczych dotyczących redukcji niskiej emisji.